jesteśmy przed katedrą Santa Maria del Fiore, czyli Marii Ukwieconej, Marii w kwiatach. Ta florencka katedra na pierwszy rzut oka przede wszystkim odwołuje się mocno do idei średniowiecza i taka jest prawda na ten temat, bo to była średniowieczna katedra. Zgodnie z tradycją budowano obiekty przede wszystkim sakralne z użyciem dwubarwnego kamienia, żeby dodatkowo uzyskać jeszcze ten efekt dekoracyjności. Tutaj na fasadach mamy rysunek związany właśnie z użyciem dwubarwnych budulców. Sama fasada, to Państwo dokładnie widzą, ma taki charakter jeszcze mocno gotykizujący, ale pojawiły się inne elementy, które zdecydowanie wzbogacają ten starszy, jeszcze XIII-wieczny układ i doprowadzą do zmian, które zagoszczą w zasadzie w całej Europie i nie tylko. Po pierwsze, mamy ten stały układ, który jeszcze pamiętamy z czasów bizantyjskich, czy nawet wczesnochrześcijańskich. Mamy potężny budynek katedry, campanile, czyli wolno stojącą wieżę dzwonniczą i tutaj zdecydowanie ta przerwa pomiędzy budynkiem głównym a wieżą jest, jak Państwo pamiętają, co się dzieje z tymi dzwoneczkami, więc mamy odrębną campanile i mamy po lewej stronie potężne oktagonalne baptysterium, czyli budynek chrzcielny, który nie jest połączony z całością kościoła. Mamy jeszcze tę koncepcję, że musimy zostać ochrzczeni czy oczyszczeni z grzechów, zanim wejdziemy do świątyni. Nie może tam wejść każdy. W związku z tym wszelkiego rodzaju ablucje, wszelkiego rodzaju sprawy grzeszne zostawiamy w baptysterium i dopiero potem możemy wejść do zasadniczej świątyni. Wszystko zaczyna się od konkursu. Pierwsza zmiana podyktowana jest tym, że baptysterium istnieją drewniane, niezbyt atrakcyjne drzwi. Drzwi jeszcze średniowieczne. Powstaje natomiast pomysł, żeby wykonać nowe drzwi na chwałę miasta. Za sprawą donacji medyceuszów i samej Rady Miasta zostaje przeznaczona na to znaczna ilość złota. Żeby wykonać te drzwi z brązu, ale złocone, trzeba rozpisać konkurs wśród wybitnych twórców epoki, po to, żeby wykazali się swoim kunsztem, maestrią i stworzyli coś niepowtarzalnego. Cała masa ludzi staje do tego konkursu. Dzieje się to u schyłku wieku XIV, na progu wieku XV. Do konkursu staje m.in. Filippo Brunelleschi, który jest architektem, także zajmuje się malarstwem, zajmuje się rzeźbą. W zasadzie w tamtym okresie wszyscy zajmowali się wszystkim. Brunelleschi zajmuje się wszelkiego rodzaju działaniami, które byśmy współcześnie określili jako działania artystyczne. Przedstawia projekt jednej z kwater drzwi do baptysterium we Florencji. Mają tutaj Państwo ofiarę składaną przez Abrahama. Jest ta ofiara Izaaka, czyli Abraham chce poświęcić własnego syna. Bóg decyduje o tym, żeby przerwać ten dramatyczny moment, zsyła anioła. Anioł powstrzymuje rękę Abrahama. Abraham jako wierny Bogu zostaje doceniony i zamiast syna zostaje złożony na ołtarzu ofiarnym baranek. Jest powieść, która nas prowadzi do ofiary eucharystycznej. Jak Państwo widzą, pewna konwencja tutaj zmienia się w odniesieniu do tego, co wiemy o drzwiach i pomysłach na drzwi. Te, które oglądaliśmy, średniowieczne z Hildesheim, czy drzwi z katedry gnieźnieńskiej, Brunelleschi proponuje nagromadzenie różnego rodzaju form, ale mamy wrażenie, że operuje przedstawieniami, które zbliżają nas do pewnego realizmu. Zarówno pokazane są tutaj zwierzęta w sposób realistyczny, jak i postacie ludzkie czy anioł uczłowieczony. To wszystko zaczyna nam łączyć się ze światem, który znamy z naszego codziennego życia. Ale ten projekt nie uzyskuje poparcia, nie wygrywa konkursu. Natomiast zdecydowanie konkurs wygrywa Lorenzo Ghiberti, który tworzy tak zwane drzwi rajskie albo złote drzwi, te właśnie, które zostaną pokryte gromadzonym przez donatorów kruszcem. I mają tutaj Państwo tę wyjątkową formułę drzwi, które tak bardzo się różnią od tego, co widzieliśmy w minionych wiekach. Przede wszystkim uspokaja się sam podział, nadal jest na kwatery, bo oczywiście nie zmieniła się struktura wykonania tych drzwi, one są dalej odlewem, więc muszą być wykonane z niedużych form, trzeba będzie je zrobić z mniejszych form, a następnie ze sobą zlutować, połączyć. To jest taka składanka z mniejszych kwater. Lorenzo Ghiberti
przede wszystkim wprowadza w przestrzeń swojej struktury pejzaż, wprowadza perspektywę, wprowadza też prawidłową skalę w relacji poszczególnych elementów, dając pewną ułudę, iluzję rzeczywistości. Ten świat wydaje się prawdziwy. Ten świat dla ludzi renesansu u progu wieku XV wydawał się absolutnie cudownym objawieniem. I tutaj ta obserwacja z natury, te drzewa piniowe, które gdzieś tam na tych łupkach skalnych rosną, są niewątpliwie czymś, co ci ludzie mogli na co dzień obserwować. Więc ten świat wydaje się tak bardzo realny, jak to, co widzimy obok siebie. I nie dziwi wtedy też, że można spotkać na drodze anioła. No bo jak to się może inaczej dziać, jak tylko właśnie w świecie, który doskonale znamy. To jest ta opowieść, która wprowadza nas w nowe poszukiwania formalne w sztuce, przede wszystkim odkrycia. Renesans odkrywa na szerszą skalę, bo nie jako pierwszy, ale odkrywa na nowo perspektywę, odkrywa skalę, odkrywa realistyczną formułę przedstawienia, pokazanie świata takim, jaki on jest. To jest dosyć ważne, bo jest to oczywiście na chwałę Bożą, bo takie jest założenie epoki. W związku z tym mamy tutaj te elementy stałe. I proszę zobaczyć, dlaczego wygrał właśnie Lorenzo Ghiberti, jak zmienia się ta koncepcja. Mamy dalej ten sam motyw, bo takie było założenie konkursowe. Znowu jest Abraham, znowu jest Izaak. Jest skok jakościowy, jakaś różnica między tymi dwoma projektami. W jaki sposób właśnie ten mógł niesamowicie zachwycać. Faktem jest, że jest też pewna doza humoru, dystansu, czegoś, co się do tej pory nie zdarzało. Jak Państwo spojrzą na ten zad wypięty w naszą stronę, a tutaj mamy pochylone zwierzę, które stoi tyłem do nas, to możemy się zastanawiać, na ile można artyści i wolno różne rzeczy robić i czy zawsze artyści podchodzą do wszystkiego tak strasznie serio, czy też można szokować widza w czymś tak bardzo wzniosłym jak złote drzwi do baptysterium Santa Maria del Fiore. Można, ale równocześnie można to zrobić w taki sposób, że jest to dopuszczalne, że łamiemy pewne normy i bariery, ale robimy to z taką klasą, że odbiorca przyjmuje to jako istotne, ważne i cenne.